написан в Георгий Правда. Tylko jest właśnie poszukiwanie jakiegoś wyjścia z tej pułapki, o której żeśmy mówili jeszcze w sobotę, jak tutaj mówimy cały czas, prawda? No i teraz jest pytanie oczywiście, jak to wyjście z tej sytuacji będzie wyglądało. No, można mieć nadzieję, że, bo rozumiem, że to się sprowadza tak naprawdę do tego, że najpierw polskie władze uzgodnią z przedstawicielami Izraela taką formułę, która ma doprowadzić do jakiegoś w miarę spokojnego zachowania ze strony Izraela, potem ta formuła zostanie przekazana sędziom Trybunału Konstytucyjnego, a potem ci sędziowie z Trybunału Konstytucyjnego przyjmą tą formułę, twierdząc, że to jest właśnie na poprawne rozumienie spójności z konstytucją. No, powiem szczerze, cała ta operacja mi się średnio podoba i ona nie świadczy o powadze polskiego państwa. A czy nie mogli się spodziewać ataków ze strony opozycji na rząd, że tak naprawdę to jest Trybunał Konstytucyjny, którego my nie uznajemy i tak dalej, i tak dalej. Czy to będzie próba w ten sposób kreowania narracji? Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo czy to się, jak mówię, no, rząd sam się tutaj wystawił na wszystkie możliwe rząd, większość sejmowa, bo to trudno powiedzieć, że to jest na ile to jest projekt rządowy. No w każdym razie sam się wystawił na te strzały. Mam nadzieję, że w tym przypadku jednak wygra coś takiego jak Polska Racja Stanu i że opozycja nie wykorzysta z tej sytuacji, w którą, że rząd sam się wpędził po to, żeby jeszcze go dodatkowo krytykować, no bo jak mówię, sama ta konstrukcja polegająca na tym, że prezydent odzywa do Trybunału Konstytucyjnego przepisy, które wydają się, są spójne z konstytucją wyłącznie po to, żeby zyskać na czasie, a żeby przygotować jakąś kompromisową formułę z tak naprawdę przedstawicielami obcego państwa, no sam pan przyzna, że jest dziwaczny. Prawo i Sprawiedliwość bardzo przychylnie patrzy na tę decyzję prezydenta. Myśli pan, że to była uzgodniona decyzja? W oczywisty sposób nie spodziewam się, żeby akurat tego typu decyzji, biorąc pod uwagę to, co się wcześniej działo, żeby taką decyzję podjął sam prezydent, i się ona uzgodniła tak bardzo dobrze. Znaczy, to znaczy, że wreszcie zaczął wracać komuś zdrowy rozsądek, bo przecież podstawowym problemem tej ustawy było to, że większość z tego, może PiS przygotował ją tak, jakby w ogóle sobie nie zdawał sprawy z możliwych reperkusji. I jakby te głosy krytyczne, które do niego docierały i te informacje na temat głosów krytycznych całkowicie lekceważył. No. I to jest, że tak powiem, klucz tego problemu. Jeśli teraz, że tak powiem, do tych, którzy podejmują decyzję, dotarła informacja, że dalsze tego typu postępowanie naraża nas do bardzo poważny konflikt i wizerunkowy, i na brak, utratę poważnych korzyści, to dobrze, to znaczy, że wrócił racjonalizm do myślenia. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, bardzo dziękuję za ten komentarz. W czasie podpisywania i w czasie ogłoszenia decyzji o tym, że podpiszę nowelizację ustawy o IPN-ie, powiedział, że to nie jest nowa ustawa. Rozmawiałem o niej także w Izraelu. Było oczekiwanie, że przepisy nie będą blokowały działalności artystycznej i naukowej. Takie wyłącznie zostało wprowadzone. Prezydent podkreślił także, że w ostatnim czasie bardzo dużą dyskusję wzbudziła kwestia uchwalonej przez polski parlament nowelizacji ustawy o IPN. Jak wskazał, jest ona dyskutowana nie tylko w polskiej przestrzeni publicznej i politycznej, ale także w przestrzeni międzynarodowej. Przy naszym telefonie nie Mikołaj Wójcik, ale Krzysztof Losz, nasz dziennik. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, możemy wrócić już do komentarzy, więc panie redaktorze, jak pan ocenia to rozwiązanie i ten ruch prezydenta Andrzeja Dudy? Można powiedzieć, że jest to rozwiązanie szalomonowe, najlepsze w tej chwili z możliwych, tak mi się wydaje, bo oczywiście no, prezydent mógłby teoretycznie ustawę zawetować, odesłać do Sejmu, no, ale byłoby to wyraz kapitulacji wobec twardych żądań, wręcz szantażu nie ze strony Izraela czy środowisk, amerykańskich środowisk żydowskich. Więc tutaj no, z racji polskiej racji stanu, tutaj troski o suwerenność państwa, nie mógł tego zrobić, no bo w zasadzie no, niewiarygodne stałyby się słowa innych polityków obozu rządowego, że właśnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakiekolwiek państwo dyktowało to, jak mają wyglądać polskie przepisy, a jednocześnie prezydent dostrzegł, że w ustawie mogą być pewne mankamenty prawne. Tu nie chodzi o jakieś kompletną zmianę tej ustawy, no ale pewne przepisy budzą jakieś wątpliwości dotyczące właśnie badań naukowych, wolności słowa w zakresie pytania o Holokaust, dlatego skierował tą ustawę do Trybunału. Tak więc zrównoważyliście, ponieważ to jest jednocześnie z jednej strony akceptacja umowy tej ustawy, tego co ustawa z
początek jeszcze jest bowiem niedokonany, konkretnych zapisów. Jeśli okaże się, że są niezgodne z konstytucją, to wtedy można dokonać zmiany, ale będzie to właśnie nie zadający bólu, nie mający dobro, które nie powstrzymano, dobroczynne, nie mające życie i tak dalej. Na takich pięknych słuchach nie tak często słyszymy w życiu. Po prostu byłam zachwycona. I tak jeszcze kilka wersów, ale może... Jak oceniam wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, bo on bardzo tonował nastroje. Mówił, że budowanie dobrych relacji między Polską i Izraelem leży mu na sercu. I to było takie bardzo stonowane i bardzo dobrze przygotowane wystąpienie. Salomon potrzebny, ale jak to mordy grał bez potrzeby, wiesz, kłócą się o jajko, kłócą się o śliwkę, o szpilkę i o gruszkę, się kłócą i kłócą, no to.